Jestem skrajnie głupi i postanowiłem to wykorzystać, robiąc dla was wideo. Na co dzień do pracy zawsze jeździłem mostem Łazienkowskim. Teraz jesteśmy na estakadach przy Legii. Widzicie, jaki jest ruch. To dlatego, bo w rezultacie ta ulica jest ślepa, a most oczywiście zamknięty i będzie zamknięty przez najbliższe kilka tygodni. Mówię o głupocie, bo po prostu pojechałem na pamięć i dobrze, że tutaj są otwarte już te estakady na Czerniakowską, bo inaczej bym musiał po prostu zawracać, a tak to pojadę przez Siekierki. Niesamowita historia, kurczę, żeby za sprawą biednego z pozoru małego pożaru całe miasto było sparaliżowane przez kilka miesięcy. No, to była moja codzienna droga do pracy, dlatego no i to od kilku dobrych miesięcy to była moja droga do pracy. Bez względu na to, gdzie pracowałem, zazwyczaj właśnie tym mostem jeździłem. Na szczęście jest południe i nie ma aż tak dużego ruchu. Myślę, że tutaj za 4 godziny ta Czerniakowska będzie już w zupełności stała, tak jak wczoraj, bo wracałem ze spotkania koło godziny właśnie 14-15 i przejechanie 10 km zajęło mi ponad godzinę. Wiem, że to i tak nie jest rekord, ale zazwyczaj takie odcinki w Warszawie w takich godzinach pokonuje się no dużo, dużo krócej. Najgorzej jest na moście Poniatowskiego, na Siekierkowskim jest nieco lepiej, chociaż on też codziennie w stronę jedną i drugą stoi, w zależności od tego, czy mamy szczyt poranny, czy ten popołudniowy. No i sytuacja jest naprawdę bardzo ciekawa. Dlaczego powiedziałem, że na kilkanaście miesięcy będą problemy komunikacyjne w Warszawie na skutek tego pożaru? Dlatego, ponieważ mądre głowy zweryfikowały stan tego mostu i na podstawie tych swoich różnych tam pomiarów i weryfikacji uszkodzeń poszczególnych partii tego mostu stwierdzili, że potrzebny jest kapitalny remont. Nikt tego nigdy nie uwzględniał i trzeba przyznać, że jeszcze drugi most, czyli Grota, też jest w remoncie, jest taki średnio przejezdny, jest przejezdny dokładnie w połowie, z czego po prostu trzeba wnioskować, że nie mamy półtora mostu w Warszawie. No i gdzieś ten ruch niestety musi się podzieć. Jakby chociaż był ten Grota otwarty, to by było dużo lepiej. Tak to całe obciążenie bierze na siebie Świętokrzyski, Poniatowskiego i Siekierkowski. I to naprawdę jest odczuwalne w mieście. I sprawia, że naprawdę trzeba sporo manewrować. Teraz ja, żeby nie ryzykować wpakowanie się w kolejny korek, bo jest godzina taka półryzykowna, pojadę sobie takim działkowym skrótem, nieco dziurawym, a to co słyszycie, to są klamoty w bagażniku, których nie potrafię wypakować już od tygodnia, więc jest trochę zabawnie. No, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy samochodowy, drogowy dziennik warszawski. Z takimi właśnie problemami mierzy się stolica, z czego przypominam i tak, że jest południe, więc jest naprawdę pół biedy. Dzięki bardzo.